Cześć. Czy masz problem z tym, że twoje kieszenie są na wylot, że po prostu nic nie możesz włożyć, bo materiał totalnie się przedarł i jest kieszeń jest bezużyteczna? Jeżeli tak, to dzisiaj pokażę ci, co z tym fantem zrobić, jak poprawić. Jeżeli przychodzi do ciebie klient i ma taki problem, to pokażę ci na co zwrócić uwagę, jak jak przemyśleć, jak to będzie czasochłonna usługa, żebyś mógł, żebyś mogła dobrze wycenić tę usługę i powiedzieć klientowi, jak zmieni się kieszeń po tej poprawce, bo zmieni się na pewno. Z tej strony Agnieszka, jeżeli oglądasz pierwszy raz jeden z moich filmów, to jestem krawcową, prowadzę pracownię krawiecką od wielu lat i chciałabym się z Tobą po, podzielić różnymi wskazówkami przy szyciu, przy szyciu, przy usługach krawieckich, jeżeli samodzielnie chcesz lub świadczysz usługi krawieckie i chciałbyś się trochę, chciałabyś się trochę poszkolić. Może powinnam mówić do kobiet, bo zazwyczaj kobiety się tym zajmują. Ale przepraszam, a jak będę coś mieszać, bo czasami jestem trochę przyzwyczajona do formy takiej ogólnej. Więc, do rzeczy, żeby nie przedłużać, tak jak na wstępie podałam, to, są, to jest dziurawa kieszeń. Zazwyczaj, zazwyczaj tak jak ja się spotkałam z takimi dziurewymi kieszeniami przychodzą mężczyźni, bo noszą dużo rzeczy w tych kieszeniach, kobieta ma torebki, mężczyzna za bardzo wszystko upycha w kieszenie zazwyczaj i potem są takie kwiatki, że ten materiał, ten worek kieszeniowy jest słaby, jest przetarty od różnych kluczy, więc się do niczego nie nadaje akurat to mam takie na, na, na tapecie, znaczy na, na was, swoim warsztacie mam dwie pary takich spodni, jedne są jasne, ale e, trzeba zwrócić uwagę, że zazwyczaj wszystkie męskie no te też są szyte jak jeansowe, czyli to co najważniejsze w tym jest e, że są nity tak jak w, w tych te jeszcze nie były prute więc tu jest nit i tu jest nit jeżeli będę przyszywać nowy worek kieszeniowy To akurat jeszcze brzeg jest taki ładny, więc ten wlot to jest wlot kieszeni. On się nie, nie pogłębi. O ile tam jest taki zapas, że będzie można to przyszyć. Ale jak, żeby poprawić tą kieszeń, będziecie musieli te nity, nity tych nitów się pozbyć. Otóż, jak widzicie, obcęgi są jedne obcęgi, mniejsze obcęgi, ale do nitów zazwyczaj pewnie pójdą te duże. Tak, tak jak w tych kremowych sponiach wyciągałam, to były te, musiałam tymi grubszymi wyciągnąć. Jeden filmik bardzo krótki miałam, jak pozbywać się tych nitów sprawnie, żeby nie skaleczyć dodatkowo materiału. Ale na co musicie zwrócić uwagę, żeby y, powiedzieć klientowi, że y, tych nitów nie będzie. Bo jak je wyciągniecie, tak, to tak naprawdę już, y, już ich nie włożycie z powrotem, żeby miał świadomość, że y, ich nie będzie. No chyba, że, y, że masz u siebie w pracowni, masz nity, nawet takie, tak jak tutaj były, takie. Już może, może nie tutaj są sygnowane marką, ale y, nawet takie, gdyby, gdyby były takie y, same gładkie, metalowe, i, i od razu możesz powiedzieć klientowi, że y, możesz wymienić. Tu akurat są inne, bo są y, takie miedziane w środku, y, więc może taki jasny od razu trzeba powiedzieć klientowi, że to się zmieni i można wstawić, jeżeli masz takie, ale po prostu one będą inne. Albo, albo od razu uprzedzić, że trzeba będzie delikatnie o tą delikatnie zwężyć te spodnie. Tutaj tutaj też zostanie dziura. Możecie zobaczyć, tak jak w tych sponiach została tutaj dziura. Więc tutaj ten W tych spodniach ten wlot kieszeni był poszarpany, więc tak naprawdę jak worek będę przyszywać nowy, to, to ta kieszeń się pogłębi. Tutaj już jest odszyte. Jest odszyte, więc około 8 mm ta kieszeń jest głębsza. Tu jest już nowy worek, jest gładki i tutaj już nie ma, nie ma żadnych nitów. Tutaj delikatnie musiałam zwężyć, bo tak jak widzicie ta dziura zostaje. Tą dziurę e, jakby wszyjecie odszywając nowy worek kieszeniowy. Natomiast to, to zostanie, to jakby góra tej kieszeni zostanie, e, będzie widoczna. Więc to, to w szwie szywając bok potem trzeba to zaszyć. No bo taka dziura zostanie. Więc od razu trzeba, jeżeli nie, nie będziesz nabijać nowego, nowego nita, to od razu trzeba uprzedzić. Jak klient nawet będzie, niech przymierzy te spodnie, czy jest możliwość, żeby w ogóle to złapać, bo ta dziura zostanie. Czasami są takie nity, że wkręca się jak śrubkę. Można kupić takie na sztuki. Takie nity, że nie musisz tam na niczego nabijać, tylko po prostu wkręcasz, więc warto, żeby ten nit nawet miał tą nóżkę grubszą, bo tutaj już dziura taka jest konkretna. Więc to tak, żeby potem ten nit nie wypadł, ale to tak mówię. Tutaj ten worek kieszeniowy podarty, bo tak był podarty, tak naprawdę ta kieszeń była jeszcze tak, ten wlot kieszeni był bardzo poszarpany. Dlatego tam od razu tak odszywałam, żeby żeby to już tego stemnowania nie widać, bo o te 7 mm ta kieszeni jest szersza i e, głębsza. Ale ten worek no jest, to jest taka, zazwyczaj na worki kieszeniowe jest taka bawełna. To jeszcze jest w miarę, ale to wiadomo, jak się wkłada, wkłada coś ostrego, klucze, szoruje, siedzi się, a tam klucze nadal, nadal siedzą, więc to niszczą, więc ja ja akurat do tych spodni do wymiany wykorzystuję, to jest to jest wsypa to jest biała wsypa, ale jest taka delikatna, znaczy taka nie jest taka gruba może kojarzycie te takie różowe wsypy na poduszki nie jest taka gruba, ale jest mocno tkana gęsto tkana, więc materiał jest solidny ale tych spodni nie pogrubi. Tutaj już, jest, tutaj już jest ten materiał gotowy do odszycia. Będę odszywała tą kieszeń analogicznie, więc jeżeli będziecie wyceniać taką usługę dla klienta, albo żeby, żebyście wiedzieli, że to jest. To jest bardzo pracochłonne, bo jak widzicie, trzeba od, odpróć pasek, e, trzeba tych nitów się pozbyć. E, trzeba tak naprawdę, tutaj ja to wycięłam, e, wycięłam worek w ten sposób i tutaj na tej krawędzi będę doszywać i stępnować ten worek, żeby ten worek się nie wywijał. Dlatego ta jedna część jest e, tutaj obrzucona. Bo, bo tutaj też jest, ta, jest kieszonka, więc tak o wiele łatwiej będzie niż jakby podszywać cały materiał, bo wtedy by było za grubo, gdybym jeszcze doszyła, bo jak widzicie, ta lewa strona, to tego worka kieszeniowego od góry nie mogłam odpruć, musiałam po prostu wyciąć naokoło i do tego miejsca będę tutaj doszywać ten worek. Więc przy takich spodniach, gdzie jest krój dżinsowy, gdzie jest, są podwójne stębnowania... Tak naprawdę ten szef boczny też jest stemnowany, To samo sprucie tego to zajmuje bardzo dużo czasu, bo akurat te spodnie nie były takim, pod spodem nie było łańcuszka, którego można szybko spruć, tylko trzeba, by było, trzeba było każdą tą grubą nitkę, bo były stemnowane takimi powierzchu grubymi nitkami do dżinsu, więc każdą tą nitkę trzeba było wypróć. Więc to jest bardzo pracochłonne, potem trzeba będzie przyszyć pasek e, i to wszystko tak samo przestępnować, bo dlatego się przygląda, jeżeli e, poprawki są takie dobre, że możesz się nauczyć dużo, e, jak szyć, jak wykań, wykończyć ubranie. E, poprzez jakby każdy element będziesz spróbować, każdy szef będziesz próbować to będziesz wiedzieć, że e, jak to się szyło, jak powinieneś, powinnaś to. E, Odtworzyć, bo tak naprawdę to polega na odtworzeniu. Więc po wypruciu tego worka kieszeniowego, po, po wycięciu tego worka kieszeniowego, po prostu to przyłożyłam na materiał i wycięłam dwa takie same worki kieszeniowe. Więc jak robisz to dla siebie albo robisz to usługowo, świadczysz usługi krawieckie komuś, to od razu y, sprawdź, czy możesz o te kilka milimetrów zwężyć w biodrach. Jeżeli to nie jest tak, że możesz złapać szef podwójnie, to po prostu staraj się wypuścić tylko tą część. Wypuścić, czyli tak naprawdę w szef zebrać tylko tą dziurkę, ten przód. Ten przód, a żeby z tyłu już nie zabierać. Jeżeli w biodrach są na tyle dobre te spodnie, że, że już nie ma za bardzo z czego zbierać, więc no to. To jest, jak mówiłam, workiem kieszeniowym, tą dziurę, tą dziurą trzeba coś zrobić. Albo nowy nit, albo złapać to szwem bocznym i zwężyć trochę spodnie. Więc tak wygląda sprawa. Wszystko jest do zrobienia, tylko jest kwestia, kwestia umiejętności i nakładu pracy, ale tak chciałam Ci o tym wspomnieć, jeżeli klient, jeżeli świadczysz usługi krawieckiej, klient do Ciebie z takim przyjdzie, z taką rzeczą, to żebyś wiedziała, że to jest, że to nie jest tak śmigiem migiem, że to tak naprawdę jest dłużej niż... Powiedzmy, czasami tak właśnie, może tak powiem. Czasami niektóre poprawki jak są tak czasochłonne, że szybciej byś zrobiła, krojąc nowe spodnie i zrobić taką kieszeń od początku, niż, bo, niż w poprawce. Bo w poprawce najpierw musisz wszystko spróć, rozprasować, dodać swój materiał. Bo rzadko klient przychodzi ze swoim materiałem co oczywiste. Przecież nie będzie szukał, nie będzie wiedział, co na worek kieszeniowy zużyć, więc trzeba wstawić dobrą, dobry materiał, żeby za szybko się nie przetarł, że nic cienkiego możesz użyć w sklepach. Są materiały, które się nazywają kieszeniówka. One są używane do kieszeni, to jest też bawełna, jest mocniejsza. No jak mówię, ja miałam tą taką cieńszą, ale mocną tkaninę wsypową, więc e, dajesz swój materiał, musisz to dodać do wyceny. Musisz ustalić z klientem, czy zwężasz, czy dodajesz nity. Nity są też e, po twojej stronie, e, chyba, że klient gdzieś tam w internecie znajdzie swoje. No i czas pracy, i e, więc e, jest kilka czynników wpływających na to i e, to jest e, bardziej czasochłonna usługa. Samoprucie, szczególnie tych spodni, akurat e, tych jasnych, e, to, to tak naprawdę zajęło mi dużo czasu, bo, bo były mocne, e, mocne użyte ta, takie grubsze, grubsze nici. Materiał nie jest aż taki gruby, więc, e, więc bardzo ciężko było wypróć, wypróć te nici. Tak jak w, widzicie, zostały użyte grubsze nici. A materiał nie jest gruby, dlatego tak się materiał marszczy. To jest kwestia jeszcze rozprasowania, ale jeżeli się używa grubszych nici do cieńszego materiału, to materiał, ubranie ma tendencję do marszczenia się, więc to też za dobrze nie wygląda. To taka wskazówka, jak coś będziecie szyć, a chcecie zrobić to w fasonie jeansów i robić tą grubszą nitką stępnować powierzchu, to musicie wiedzieć, że może tak być, że będzie brzydko, tak się, się marszczyło, więc wszystko trzeba dostosować do materiału i do fasonu. Więc to na tyle a propos tych, tych worków kieszeniowych. Więc jeżeli worki się popróły, to albo worki, sam worek się poprół, albo się popróło sam ten wlot kieszeni. Bardzo często tak miałam, że sam ten wlot kieszeni był taki, ten wlot kieszeni, mówię o tym, był bardzo poszarpany, więc to wtedy też trzeba nowy worek kieszeniowy. Pogłębić kieszeń, zadbać, co zrobić z dziurami po nitach, i, no i da się zrobić. Ja uważam, że wiele rzeczy da się zrobić. Nie ma, tylko trzeba szukać rozwiązania i odpowiednich materiałów, żeby to wykończyć. Ale lepiej, tak jak mówię, lepiej poprawiać, a nie wyrzucać ubranie, bo to jest zawsze oszczędność pieniędzy i po co zaśmiecać starym ubraniem wysypiska to na tyle, pozdrawiam Was serdecznie jeżeli film był, był dla Was przydatny to podziel się ze znajomym lub daj mi polucha w górę albo zostaw jakiś komentarz czy skorzystałaś z tego czy nauczyłaś się czegoś nowego będzie mi miło, będę wiedziała, że, że to jest przydatne Pozdrawiam Was serdecznie, Agnieszka, pa.